Halo, halo, widzowie, witajcie na dzisiejszym odcinku, a dzisiaj mam dla was dwie ikony, które się zresetowały. 88+, Mid, Prime albo WC. I to, co oddało na głównym koncie, to jest absolutny hit. Karta z cyklu, no jedna z najlepszych możliwych do trafienia. Zaraz zobaczcie, koło trafiliśmy. Zrobiliśmy też na RTG tego pika. Mnóstwo paczuszek, nagrody z FC. Zaraz zobaczycie, co się wydarzyło. Ja was jeszcze tylko proszę o łapki w górę, komentarze, no i oczywiście słupy, jeśli chcecie się znaleźć na tym ekranie. A my lecimy z odcinkiem. Dawno nie było karty urodzinowej. Na 11:40 do szkoły dopiero? Co to za laba? Nie ma walkoutu? Serio? Cześć, Dziusia! Nie! Nie! Dlaczego? Dobra, pizdu. I 5 razy 8, 4 plus. No to już musi być walkout. Inform. Lukaku 8-8, proszę bardzo. I oprócz tego jeszcze ikona urodzinowa, mój Boże. Kurde. Zla Ramos ma urodziny, oho. O, jest urodzinowa, nice. Jednak nie nice. Kante, okej. Okay. Teraz Ramos. Dobra. Zobaczmy. A tu jeszcze są jakieś duplika. To jest jakiś żart? Dobra, lecimy. Moja ulubiona. Mi się kochane, mamy piczka kolejnego. Jeden z czterech piłkarzy. Podsumowanie roku, czyli piłkarze z SBC. I my tutaj chcemy Mbappe. Nic innego nie wchodzi w grę. Jak coś gro, to pilne, dobrze? Możemy tutaj dostać Mbappe? Jezu, jak widzę tego Wintera, to już wiem, że będzie dramat. No, no dobra, w sumie Silas, nie najgorzej, ale my tu zmienników nie potrzebujemy. Mamy tyle zmienników, że hit. My tu chcemy coś grubego. Tavernier, okej. Okay. Chyba jeden z lepszych Centurionów do trafienia z tego SBC. Richarlison! O mój Boże, to jest chyba jeden z lepszych trafów, widzowie. Richarlison, przecież on był jakiś gigadrogi. O kurde, i Van de Beek? Jakie tu wybory w ogóle są? Co? Jest Tavernier, Van de Beek i Richarlison? Nie, no na pewno bierzemy Richiego. 4-5. Ojojoj, reaguj mocniej. Tak, ale wow, super karta. Co się dzieje w ogóle? Widzowie, ponad 400k warte SBC. Co? O kurde. Ej, dajemy go do składu. W końcu będziemy mieć takiego napastnika, widzowie. Ja pierdzielę. Dobra. Józef. O, wow, Rafek. Cross? Cross, nice. Women, ej! Dwa okołce z rzędu, czajcie. Mbappe? Ja pierdzielę! Jezus. Halina? Nie! Pele będzie? No, zobaczymy. Widzowie, moi kochani. Mamy ikonę, która się zresetowała, czyli ta co ostatnio, 88+, Mid, Prime i WC. Główne konto. Ojojoj, no ostatnio niezbyt oddało z tych ikon, tak? Także tutaj czekamy w końcu na tą Brazylię, no. Chcemy zobaczyć znowu Brazylię, chcemy tą brazylijską sambę poczuć z powrotem. I czy poczujemy, co mamy tutaj za kartę? 94 wystrzelania? Co? Nie! Nie mów, że to jest Nazario! Nie mów, że to jest Nazario! Eusebio Prime! O mój Boże! Let's go! Let's go! Główne konto Eusebio w Prime! Nice! O mój Boże! Dobra, tutaj co mamy? Drogbę. Whatever w tego Drogbę, widzowie. My już wygraliśmy, tak? My już wygraliśmy. I w ostatnim 91 podań, 84 strzelania. 90 strzelania! Sokrat, ale jest Brazylia! Chcieliśmy Brazylię, mamy Brazylię, ale wybór jest oczywiście prosty, widzowie! Główne konto i Eusebio w wersji Prime! Matko jedyna, 2,6 miliona! Ojojoj! Ojo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 j
Inaczej tego nie widzę.
Tylko szkoda, że Firmino nie zrobimy na zgraniu. Chyba, że damy radę jakoś na zgraniu zrobić Firmino. To już do Matełka się musimy zwrócić. On ogar... Ej, gdzie jest mój Eusebio? Jezus Maria. Dobra, mesien. Ale dym. Zmień formację. No to sprawdźmy, co ciekawego w tej piszka będzie. Bastoni, okej, 8-4. 8-1. Jakiś jeden walkout. 8-3. Osiem, cztery. 8-6. Come on. No! Mamy kokę, widzowie, 88. Okej. 4-5. Fiu, fiu, fiu. Fiu, fiu, fiu. W kolejnym co mamy? Dobra, widzowie, mamy ikonkę. Kolejną dzisiaj już, no. Na głównym koncie oddało i to, no Jezus Maria, no, to jest hit. To jest hit! To, co my trafiliśmy na głównym koncie, widzowie. O mój Boże. A teraz kontra RTG. Ta sama ikona. I tak samo... No i tu niestety straciłam dźwięk z pliku. Ale oczywiście tutaj już komentarz jest, widzowie. I pierwszy plik, jaki otwieramy. Byłam w szoku, było 92 strzelania. No niestety tempo. No i już widzieliśmy, że jest to Van Persie. W kolejnym pliku też było ciekawie i to bardzo, bo uwaga, uwaga. 81 podań, ale 93 strzelania i 92 tempa, 91 dribblingu. A tam Sanchez z Meksyku. Masakra. No i ostatni pik tutaj. No, były nadzieje. 93 podań. 79 strzelania. No to już wiedziałam, że to nie może być nic dobrego. Niestety tylko Pirlo. No także pik na RTG nie oddał. A jak znam, że to nie będzie żadnego teraz? Nie, no na pewno będzie walkout. Będzie super walkout. Taki do składu. Jezu, myślałam, że nie przepaliłam tego Ramosa. Uff. Come on, Greczko, zaskocz mnie. Okej. Okay. Krunić. Okej, okay, okej. Okay. Jest walkout. Są tak naprawdę trzy walkouty i w tym 2-8-5. Jest git. No i mamy, widzowie, nagrody za 13-7, bo stwierdziłam, że oddam tylko ten ostatni mecz. Mówię, co tam, niech tam mają ludzie. Ja nie muszę mieć. Zobaczmy, jak sypie 11 winów w tym tygodniu. Jak widać, super. Nice. O! Paczka z informami. O! Nie będzie Ronaldo. Nie będzie Ronaldo. Wow. Naura. Paczka za 50 tysięcy. Już musi być coś dobrego. Mbappe? Kurde, ile walkoutów. Nice. Dobra, paka.